Dobra załoga, pierwsze uderzenie. Podzielimy może tą pracę jakoś. Będziemy, ja będę czytał wzroczki, będziecie to wszystko robić, a będę wykładał to po prostu na talerze, okej? Okay? Jak będzie jakieś na barce, to będę podskakiwał i będę wam pomagał, okej? Okay? Dobrze. Personel, który tutaj pracuje, czujemy się, jakbyśmy byli pierwszy dzień w pracy, tak? Rozgardiasz, nie wiadomo, co kto ma robić. Śniadanie dla szefowej zrobił, ale czekamy na coś więcej. Gdzie te bloki? Fer z malcem i ogórkiem poszło. Wydane. To? Poszło. Dobra, podkłomyk olimpijski. W piecu. W piecu. Sos diabelski. Gotowy. Pierogowa kraina. Gotuje się. Dobra, żurek wiślański w chlebie. Poszedł. Poszedł, brawo. Jadło góralskie, widzę, że się robi. Okazuje się, że mimo braku dowodzenia, ekipa poradziła sobie całkiem nieźle. Ja ci pozwoliłem sobie trochę te szpyrki już doprawić. Dobra. A dałem mi spróbować tych szpyrków. Jak to ma u was smakować? To musi być czosnkowe, cebulowe, majerankowe. Szpyrki to wieprzowe skwarki podawane do placków. Czosnkowe jest na pewno. Andrzej próbuje w końcu przejąć trochę stery. A gdzie macie tutaj przyprawy jeszcze wasze? A tymianku używacie? Do szpyrek nie. Bo chciałem to po prostu podkręcić ten smak. Bo majeranie takie oklepane, a tymiany zawsze dają takiej słodkości, takiego czegoś, takiego kopa do tego wszystkiego. Jak nam zaczną wracać, że szpyrki nie tak smakują? To ja będę płacił za to. No to zróbmy tak, że... A zróbmy całe i zobaczysz, że nie będą wracać. Zakładasz się? Poważnie ci mówię. Podpisujesz się pod to. Podpisuję się pod to. Pomysł autorski. Ale to mamy, dobra? Całe szpyrki na dzisiejszy dzień. Całe szpyrki na dzisiejszy dzień i zobaczysz, będą smakować. Proszę. Pan tu rządzi dzisiaj. Tak pan od razu. Jakby to się zmarnowało, nie przeszło to, to myślę, że tak 200 zł by był w plecy.